Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na bazie numer 5 i kontakty ze zmarłymi. Dzisiaj właściwie mam taki, to jest dla mnie kontakt. Chodzi o spotkanie tam z moją pierwszą miłością, Zdzisław. To była wielka miłość. Kto słuchał mojej książki, tam czytałam, to jest Roni. Tam pseudo dałam w książce, a w rzeczywistości jego imię było Zdzisław Ziemskie. Było dużo zdarzeń i przyszedł czas, że właśnie zobaczymy, czy ja dostanę kontakt, czy jest tam właśnie na jakimś poziomie, czy już zszedł w inne wcielenie. Nie wiem tego. Jest Samuel Orys Vesius. Wszyscy czekają już tutaj na kontakt. Ja teraz przekazuję. Simone przekazała, bo zdjęcia mam. Odszedł przed 30 lat. Był bardzo młody, 41 lat. Miał, także zobaczymy, czy jest to możliwe. Ale informacje dostaniemy. Być może jeszcze wiele ciekawych informacji dodatkowo. Simone już tam wizerunek przekazała jego. Simone? Mhm. ZD. ZD. ZI. ZI. SL. SL. AW. AW. Gut, also ich sehe jetzt da dieses Bild von ihm und gut, jetzt Samuel hat gerade geballt. Ja, wir müssen kurz warten. Oh, Samuel mówi, że prosi o chwilę cierpliwości. Jetzt ist wieder auf der rechten Seite, auf der Basis, das ist wieder so wie so eine. Ja, die Kugel, wie ich sie immer sehe, wenn die Gottesquelle da ist. O, ukazała się potężna, jasna kula energetyczna. To jest połączenie ze źródłem, się otwiera. Zobaczymy, co się dzieje. Und jetzt es ist wie so ein Strahl jetzt von der Kugel und jetzt sind da wieder vier Gestalten, i z tego portalu ukazują się cztery postacie, jasne postacie. Kannst du dich erklären? Aussehen, es sind einfach ganz helle Gestalten, bardzo also ich sehe keine Gesichter, istoty. Ich sehe bloß Gestalten. Nie widzi twarzy, ale mają postacie, wie Mensch aussehen, diese. Ja, also wo Köpfe haben, ich sehe eigentlich nur so Köpfe. Mają głowy, jak ludzkie postacie. Und Füße, also einfach nur helle Gestalten. Und haben da welche Schatten oder? Nee, Schatten, die strahlen einfach hell. Aber was angezogen haben, oder? Also, so genau ich sehe eigentlich nur die Helligkeit. Also, bo się troszeczkę podpytuje. Ten wygląd mówi, że tylko jasnością, straszna jasność od nich wychodzi. Aber Michael sagt gerade, na ja, die haben so Kapuzenmäntel sind das, wo sie anhaben, wo so strahlen. I właśnie tutaj przewodnik duchowy od Simony, Michael, mówi, że oni mają takie odzienie, które tak mocno błyszczy, tą jasność wydaje. Ja, und Samuel sagt halt gerade, also die Seele von diesen Menschen, der war auf einem Planeten, um alles zu verarbeiten, und dann ist er wieder zurück, praktisch zur Gottesquelle, und diese Seele, ist irgendwie von allen vier, wo da stehen, also wo da sind, diese Gestalten. Das ist eine davon? Nein, Teile von jedem von den vier. Also, no to teraz mamy tutaj troszeczkę niespodziankę, bo Samuel tłumaczy, że był ta istota zeszła jako Zdzisław in ganzen Gestalt ist gekommen, oder nur eine davon. Nee, pass auf, diese Seele. Muszę wytłumaczyć, bo tutaj się ukazały rzeczy, które dla mnie też nie całkiem są zrozumiałe. Cztery postacie się ukazały. I ta energia, która tutaj zeszła na ziemię jako Zdzisław, also, że w tych czterech postaciach
jest jakby te cztery postacie, ta energia jest w czterech tych istotach tam. Die vier Personen, also diese vier Gestalten, haben einen Teil von ihrer Energie zu dieser Seele zusammen. Also, właśnie te cztery istoty, każda oddała swoją energię i ta jako jedna energia z tych czterech postaci się skumulowała i zeszła właśnie w ciało fizyczne jako Zdzisław. Ja. So. Und diese Seele von ihm, die hat sich dann, also nachdem sie das da alles verarbeitet hat auf dem Planeten, ist es wieder zurück zur Gottesquelle in diese vier Gestalten, die da also I, eingefügt. Tłumaczy Samuel, że właśnie ta stworzona istota jako Zdzisław, to co doświadczyła na planecie, miała doświadczyć, odeszła z powrotem do źródła i połączyła się z tymi czterema istotami. Dobra, więcej teraz pytać. Bez Indyfia, Gestalten, pytam się, kim są te cztery istoty? Bo one są tam, w źródle. Das sind sehr hohe, also Seelen praktisch, sehr weite Seelen, wo wysoko rozwinięte istoty są to, mówię. Wo die ganze, also wie soll man sagen, ein Teil von dem Leiden von der Gottesquelle, also die sind ganz viele hohe Seelen, wo zusammen praktisch die Gottesquelle ergeben. Mówi właśnie, że takich istot, jak tutaj jest te cztery, które się ukazały, właśnie oddały tą energię, żeby stworzyć tą duszę, to wcielenie, to takich z takich istot jest stworzone całe źródło boskie, że takimi istotami są wysoko rozwinięte istoty, jest wypełnione źródło boskie. Jest bardzo verständlich. Mhm. Okay. Się pyta, czy zrozumiałam ja i wam też przekazałam. Dobrze, myślę, że zrozumiale przekazałam. Und die sind jetzt eigentlich nur gekommen, um das ein bisschen verständlich zu machen, wie das. Dlatego oni zeszli tutaj na tą bazę, tym portalem, żeby się ukazać i wyjaśnić, jak to zaistniało i że to istnieje. To ja mam teraz pytanie. Ich grüße herzlich, witam się wpierw z tymi istotami, bo tego nie uczyniłam, ich grüße. Also die sind halt ganz ruhig, die gucken hier halt einfach gerade zu, wie das jetzt ist. Przysłuchują się i są. Das war eigentlich nur so ein bisschen zur Verbildlichung, ja, wie die geistige Welt halt auch aufgebaut ist. Dlatego zeszli, żeby ukazać, jak ten świat duchowy, jak działa i czym jest. Warum habe ich diese Erfahrung? Warum? Ob das war verprogrammiert, dass werden wir uns begegnen in jetzigen Leben und große Erfahrung und dann pytam się, czy to było zaprogramowane. Also es war schon vorprogrammiert, dass du ihn kennenlernst, dass da eine Liebe entsteht. Also das war total vorprogrammiert und auch, dass ihr nicht zusammenbleibt, das war auch also so gewollt, weil das war ein großer Schritt, gerade für deine Seele, um Sachen zu erlernen, um dann dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist. Um das alles nachzuvollziehen, wie, ja. Tam zaplanowali właśnie, że to było, stworzyli tą duszę dlatego, zeszła wcześniej, to było zaplanowane, że spotkaliśmy się, ta istota dała mi takie wybudzenie, dała mi to, czego ja mogę mówić. Moment. Ja, okay. Emocjonalne. Das ist okay. Wie du sagst, das ist ja. Moment, ich muss übersetzen. Ja.
że właśnie miało to być dla mnie to doświadczenie, że on jakby się nie poświęcił, ale to było w planie, że ja miałam tego doświadczyć i on wtedy miał odejść. Chciała wiedzieć, że no. Gib mir mal deine Hand, bitte. Jesus hat jetzt gemeint, du sollst die Energie spüren, wo jetzt gerade auf der Base herrscht. Und du wirst das merken, dass die Energie kennen tust. Und ja. Jesus poprosił, że właśnie teraz mi tą energię, którą znam, jest mi przekazywana. Aber das war diese nicht erfahrene Liebe, mich als Graziana, ja. Und das sollte aufwecken etwas? Es sollte in dir was wecken und ich merke gerade, wie, also diese vier Gestalten, die gehen jetzt irgendwo in den Hintergrund und da geht jetzt von den vier Gestalten geht jetzt, ja, wie soll ich es erklären, ganz viele Strahlen raus und es wird jetzt zu einem, diese Strahlen, wo aus rauskommen. Miało to tak być, że miał we mnie, to było zaprogramowane, wiedzieli w jakiej, ja musiałam też to wiedzieć wcześniej, że gdzie się wrodzę, w jakim środowisku, że tej miłości nie dostanę i dlatego to było zaprogramowane, że on miał wybudzić we mnie tą miłość, która rzeczywiście, ta uniwersalna, kosmiczna miłość z polskiego źródła, on mi ją po prostu wybudził, przekazał, dlatego, że w tym miejscu, gdzie jestem, tym, kim jestem, to było do tego potrzebne, żeby do mojego rozwoju całego. I teraz właśnie, teraz tych czterech postaci, oni się jakby lekko się odsunęli i z tych czterech postaci teraz kumuluje się z każdej jednej energię, przekazują i tworzy się jedna postać. Zobaczymy, co to się będzie działo. Samuel sagt gerade, das, was jetzt passiert, das ist normal, machen sie das nicht. I teraz to, co się stało, Samuel mówi, tego w rzeczywistości nie robią. Ale dlaczego ja teraz to dostaję, nie wiem, warum ich? Fühlen jetzt wieder diese Seele so zusammen, also dass praktisch, ich sehe jetzt schon die Person, also z tych, in Form, z tych Energii ja. Uformowała się ta postać, która właśnie jako w ciele Zdzisława była. Ja, er steht jetzt direkt vor mir. Stoi teraz w całości. Und er hat jetzt Jesus steht ja auch da und hat Jesus die Hand gegeben. Połączył się z Jezusem. Wzięli się za ręce. Ja, und jetzt sagt er gerade selber so, ja, er hatte die Aufgabe, dir das zu zeigen, was Liebe bedeutet. Mówi teraz, że jego zadaniem było mi pokazać znaczenie miłości. Aber er wusste auch, er darf nicht zusammen sein, das ganze Leben mit dir. On wiedział, że to będzie tylko odcinek czasu, ale nie możemy zostać razem w tym życiu. Weil für dich was anderes geplant ist. Bo w planie moim było inaczej. Mój rozwój, chodzi o mój cały rozwój, ten, który. Którą drogą idę. Und das hat ihn selber, hat ihn ja auf einer Weise ja so wie kaputt gemacht, aber er hat wiederum immer wieder Energie gekriegt, um dann was anderes noch zu auch für sich zu erleben. Mówi, że tutaj w tym ciele fizycznym, że go to bardzo męczyło, że miał te informacje, że nie możemy zespolić się razem, założyć rodziny. Er hat
zwar auch Liebe erfahren, aber halt nicht so. Und er konnte auch nicht so, wie er zu dir Liebe geben. Er konnte das nicht eine andere Person geben. Er hat es probiert, so zu tun. Aber er konnte es nicht. On by to miłość, co, co nas połączyła, że on nie mógł komuś innej kobiecie tego dać, bo to nie było jego ani w jego programie, ani nie potrafił innej energii przeznaczyć miłość. Ja. Er sagt halt, die Gedanken sind meist praktisch um dich gegangen und das tat ihm so leid auch für die Partnerin, wo er hatte, weil einfach er nicht sich komplett auf sie konzentrieren konnte, weil da halt im Hinterkopf immer noch du warst und ja, und er sagt halt, er hat es so erlebt, dass deswegen halt auch seine Beziehung praktisch zerbrochen ist, wo ihm dann auch mówi, że cały pobyt tutaj na ziemi tylko się, on mnie miał w głowie, mnie kochał i nie potrafił iść dalszą drogą, budować sobie jakiegoś życia, że poznał jedną kobietę, która urodziła mu dziecko, ale nie mógł z nią być, bo ja byłam w jego przestrzeni, w jego myślach cały czas. Aber er sagt halt auch, also wenn er jetzt wirklich sich darüber hinweggesetzt hätte, darüber, dass er also weiter, also das ganze Leben miteinander verbracht hätte, dann hättest du deine Aufgabe dann erfüllt. On mówi, że miał tą możliwość, że mógł, tą wolność miał, że mógł po prostu mnie poślubić. Ale wtedy zamknąłby mi moją drogę rozwoju i był tego świadomy, nie mógł tego uczynić. Du hast ja jetzt verstanden schon, dass das die Aufgabe von dir ist, das von der geistigen Welt wieder weiterzugeben, was du erfahren hast. Że mówi, że no, duże zadanie wziąłem na siebie, schodząc tutaj i on tego mu nie, no, nie mógł mi przerwać po prostu, zablokować, z czym ja tutaj zeszłam. Und er sagt einfach, er dankt dir dafür, dass du das tust, dass du dich nicht verschließt und tust. Mówi, bardzo się, bardzo się dziękuję u mnie, że nie zaburzyło to mojej drogi, mojego planu, że po prostu potrafiłam się rozwinąć dalej, wiedząc o tym przeżycie tej energii, tej miłości z nim, że mi nie zakłóciło tego. Nie? Warum der ist so früh weggegangen von dem Körper? Ich habe mich gedacht, warum tak młodo, to 47 lat, nagle zmarł, miał zdjęcia moje w swoich rękach, siedząc, opuścił ciało. Ja, weil ihn das halt alles, also... Seine Entscheidung war das? Ihn hat es kaputt gemacht. Ihn hat diese Situation kaputt gemacht. Auf einer Seite, dass er mit der Person, wo er so sehr liebt, zusammen sein konnte. Auf der anderen Seite die Person, wo er die Liebe nicht geben kann. Und dann wiederum, ja, dass da einfach... Es hat eine Entscheidung. Ja, das hat mit Herz zu tun. Ja, das hat mit Herz zu tun. Es hat ihn kaputt gemacht. Seine, wie że jego serce się złamało, dosłownie, bo nie mógł... nie mógł być z ukochaną osobą, w której rozbudził miłość i dał miłość i że nie mogliśmy być razem i on nie mógł się też wiązać z nikim, bo nie potrafił i mu złamało to serce, że wziął na siebie to zadanie, a tu w tym wcieleniu ludzkim po prostu nie mógł dać sobie rady, że bo to są inne odczucia, inne doświadczenia, że po prostu muszę złamać serce i odszedł. Po prostu jego życzenie było odejść od razu, bo nie było sensu już pobytu tutaj. Samo jest tak, man kann dazu sagen, ja, vor Liebeskoma und einfach davor, dass einfach überhaupt nicht so für ihn gut, also gut gelaufen ist, dass halt, ja,
auch von, sei, also von seiner Frau dann halt so Abneigung gefühlt hat, weißt du? Und, das Nein, hat ja, alles ihn kaputt gemacht. No i tutaj, że nie chciał się po prostu przebijać w tym życiu, nie mógł rozwinąć uczuć do innej kobiety i dlatego jego postanowienie było odejść z ciała fizycznego, powrócić z powrotem. I tutaj jest ciekawostka, mieliśmy właśnie teraz z Michałem ten numer 2, tam jest o tym mowa, o złamanych sercach i odejściach z ciała. I tutaj mamy właśnie historię tego człowieka. Okay. Hast du noch eine Frage? Weil Samuel sagt, es wird jetzt bald wieder zurückgehen in diese... Ja, habe ich Frage jetzt. Er hat mir viel geholfen. In meinen Träumen hat erschienen. Und der Abschied an den Fluss, Milchfluss, was war das? Bo der ist gegangen durch Brücke. Ja tutaj mam pytanie, bo Samuel już naciska, mówi, że te istoty za chwilę będą musiały opuścić bazę. Czy mam pytania? I tutaj właśnie się pytam. Dużo miałam właśnie, jak żeście czytali, słuchali mojej opowieści w snach, dużo on pomógł mi, nawet tam z bankiem była historia i dlatego i właśnie... jeszcze wam tego nie opowiedziałam, mieliśmy pożegnanie przy Mlecznej Rzece, przez którą przeszedł przez most tam do miasta. Był. Also, dass halt, ich meine, gerade es war so der Moment, wo praktisch von diesem Durchleben auf der Planete war da der Abschluss und wusste, wird jetzt wieder praktisch in diese vier Gestalten zurückgehen. Also wird da zurückgehen und er kann jetzt praktisch nicht mehr so für dich praktisch sichtbar sein. Und es wollte dir damit zeigen, dass du nicht zu ihm kommen kannst jetzt im Moment mehr. Jetzt im Moment, dass er jetzt wieder praktisch zurück in diese Gestalten geht von Gottes. Ja, und Gottes diese Quelle. Hilfe da mit dem Geldergeschichte und so weiter. Ist das möglich für geistige Wesen? Ja. Pytam się, czy jest możliwe dla tych istot duchowych, żeby mieli wpływ na jakąś... technologie, techniki i tak dalej, że mogą pomagać ludziom, tak mnie to się stało. Das Samuel sagt, natürlich ist es möglich, vor allem wenn halt wenn es um bestimmte Dinge geht. Es geht ja er hat bei Leid gesehen, wahrscheinlich wollte das helfen oder was deswegen? Und diese Zeichen geben, bevor was passiert ist mit der Agnieszka und so. Ja, das ist einfach diese Verbundenheit dir zeigen mit der geistigen Welt, dieses Verbundensein immer und überall, dieses, dass du einen geistigen Führer hast und so weiter, das haben die Menschen nicht mehr in sich, das wird alles erlernt. Und du meinst właśnie, że takie zjawiska, które dzieją się, dużo ludzi odczuwają, śnią i tak dalej, że to jest przypominanie, że my jesteśmy powiązani właśnie tam z tymi jako duchowe istoty, z tym źródłem, z tą rzeczywistością tam, dlatego dużo, a pomoc właśnie, która jest nam dawana, mówimy, że oj, przypadek się stał albo cud się stał, oni mają tą możliwość, też manipulują energiami i chcą dla nas jeszcze być, jeszcze wspomóc i pomóc w ciężkich czasach, w ciężkich sytuacjach, jeszcze tą możliwość mają, ten zasięg właśnie do ziemskiego istnienia. Also, wenn man so... I o właśnie, to jeszcze muszę dokończyć, to pożegnanie przy tej... Ja wam jeszcze opowiem tą całą historię. On mówi, że właśnie tam, żeśmy się pożegnali przy tej Mlecznej Rzece, gdzie on przechodził przez, a ja nie mogłam, przez most, że on właśnie tam powracał do połączenia się właśnie z tymi czterema istotami. Sagt eures, gerade die Menschen haben es einfach verlernt, auf die Seele zu hören und dadurch halt auch den Kontakt mit der geistigen Welt verloren. No, eures teraz tutaj dodaje, że człowiek zagubił
kontakt do świata duchowego, do tego prawdziwego istnienia. Po prostu jest zagubiony i my tą możliwość mamy. Musimy się nauczyć odbierać, że to istnieje, to jest. Die Menschen sagen immer, ja, du bist verrückt, wenn man sagt, no, man hat irgendwie... No, człowiek nauczył mówić, że ty zwariowałeś, wariujesz, albo głupi, albo co opowiadasz. A to istnieje, to jest... noch dazu, Vesius, wusstest, dass das so im Plan meine Leben wird, dass der Energie kommt, um bei mir etwas zu erwecken und du bist bei mir? Natürlich, also sagt Vesius es gerade, die geistige Führer wissen eigentlich schon, um was es oni geht to, für bo die Vesius Füße, się pytał, czy on wiedział, on mówi, że wiedział, oni wszystko to jest planowane, oni są w tym planie, oni wiedzą, tak samo jak ja wiedziałam i to wszystko jest na to przyzwolenie i za moją zgodą, także te cztery istoty zgodziły się po prostu połączyć się w jedną energię, w jedną duszę, jak to się mówi, żeby tutaj mnie wspomóc i coś wybudzić, wszystko jak widzicie zaplanowane. Dann pass auf, jeszcze coś warte tutaj. Kurz, weil Jesus sagt gerade noch was. Die geistigen Führer haben auch die Aufgabe, die Seele eigentlich in den Weg zu führen, wofür sie vorgesehen ist. No i mówi Jesus jeszcze mówi, dlatego każdy ma przewodnika duchowego, po to, żeby pilnować właśnie, żeby na ich planie życia, żeby zostali, na ich drogach zostali. Wiadomo, że tam, gdzie są poczipowani, czy oddają się ciemnym energiom, tak, mają ciemną energię, dostęp, dadzą się zmanipulować, że oni schodzą z drogi. To już przewodnicy są po prostu niezagubieni, oni są cały czas, ale nie mają dostępu do tych dusz, tak? Dlatego, a po to są, to jest wszystko sprawa umowna. Kto nad kim będzie czuwał. Aber jede Seele hat ja ihren eigenes Ding und der Verstand leitet sie ja. Und deswegen, wenn man nicht auf seine Seele hört und nicht auf den Seelenbegleiter, właśnie, dann każda, wird es auch każda istota duchowa, tak jak ja, ty i każdy inny, że właśnie te energie, my jako te energie, te informacje, my mamy te same, co nasi opiekuni duchowi i my jesteśmy cały czas w kontakcie, ale ten człowiek zagubił to i ignoruje po prostu materializm, wszystko rozwalił. Także oni są, ale kto ma kontakt, ma, kto nie ma, nie ma. Budzić się po prostu i instynkt, to są te informacje i połączenie, po prostu wracać. Oczyszczajcie się z programów, które was blokują też, kontakt. Oglądajcie Uwolnienie duszy z koła reinkarnacji, tam wszystko macie, jak to działa. Oglądajcie i dowiadujcie się i to jest bardzo ważne. Dbajcie o siebie, bo my jesteśmy, każdy, my jesteśmy jednostką i chcemy powrócić tam do naszej rzeczywistości i to róbcie to dla siebie, nikt za was nie zrobi. Każdy musi sam dla siebie uczynić. Jede Seele hat einen geistigen Führer und der geht auch nicht weg, der bleibt da. Ja, gerade habe ich das erzählt. Jeszcze Jezus powtarza, jeszcze raz, że każda jedna osoba ma swojego, po to oni się umawiają tam do góry, kto będzie nad kim czuwał i opiekował się. Chodzi o opiekę, nie o jakimś nadzorcę, o opiekę. Nie? A czy dopuścisz tą opiekę, to jest twoja sprawa. Zagubisz się, będziesz tysiącami... lat, mówi o ziemskich, gdzieś tam powtarzał w jakichś historiach, będziesz się odnajdywał, ale ten powrót do domu kiedyś będzie, tylko kiedy, no znak zapytania, tego ci nikt nie odpowie, to zależy od każdego, od siebie, tak. Było trochę dla mnie emocjonalne, bo naprawdę to była miłość, moja pierwsza miłość, nie mogliśmy być razem, teraz zostało wytłumaczone dlaczego. Dowiedziałam się też pierwszy raz, dlaczego właśnie nie mogliśmy zostać razem i on odszedł później w młodym wieku. A to już tam z Michałem obejrzycie sobie właśnie tutaj, to jest, nawet nie wiedziałam, że takie coś się stanie. I bedanke mi herzlich. Möchtest noch mi etwas sagen? Das heißt, ich bin auch von dort direkt. Das so ist geplant worden, he? Also, das sagt Jesus. Du weißt es innerlich, man braucht es nicht aussprechen, es ist einfach so, wie es ist. Jesus mówi, że nie mam o tym rozmawiać, ja wiem, kim jestem, skąd jestem i... Das ist einfach nicht wichtig. Nie muszę tym się afiszować i nie afiszuję się i bardzo dobrze.
dass du auf der Erde bist und dass du die geistige Welt praktisch diese Informationen weitergeben. No, Jezus mówi, po to tutaj przyszłaś i zgodziłaś, żeby właśnie przekazywać ze świata tam, z tego rzeczywistego, my nazywamy świata duchowego, żeby informacje, żeby was budzić i wam przekazywać. Cieszę się z tego, łatwo nie jest, ale wypełniam moje zadanie, myślę. Was jetzt gerade jetzt ist diese, also diese Gestalt von ihm, wo ich gesehen habe, ich habe bloß noch gesehen, wie jetzt Sophia wieder in no, diese Person mówi, akurat reinfließt, ta istota rozdziela się i wchodzi w te cztery istoty, te energie wchodzą, rozdziela się. I myślę, oj, ich jetzt liebe danke. Moment, hier, jeszcze, nie weil koniec. Jetzt gerade haben die noch was gesagt. Wie wir? Die vier zusammen. Akurat te cztery istoty chcą mi coś przekazać. Erstens sagen sie, dass sie wollen sich bedanken. Und dziękują się u mnie. Das zweite ist einfach, sie freuen sich auf die Zeit, wenn wieder alle vereint, also in der Gottesquelle sind. Da freuen sie sich und da, man merkt grad, ich merke die Freude gerade da auch furchtbar, wie das da. Mówi, że wielka radość jest, mówi, że cieszę się, że wypełniam to, co, z czym przyszłam i cieszą się już tam na spotkanie, jak powrócę. Jetzt sehe ich wieder diese vier Gestalten, diese Kugel war ja die ganze Zeit auf der Base, aber halt im Hintergrund und jetzt ist sie wieder im Vordergrund und jetzt ist sie wieder zurückgehen. Ta kula energetyczna, która właśnie była, odsunęła się, z której oni, którą przybyli ten portal, że teraz się przybliżyła i oni, po prostu ta kula się zamknęła z nimi w tym portalu. Mm. Jetzt ist die Kugel auch wieder verschwunden. I już odlecieli, jak to się mówi. Samuel powrócili. Steht immer noch da am, i Samuel teraz. An diesem PC, der Eures ist da, Michael, Vesius ist da. Man merkt einfach jetzt, dass ja, es sind alle einfach nur happy. Und, strasznie szczęśliwi są wszyscy na bazie. Miałam to pragnienie spotkania, kontaktu. Die bedanken sich einfach. Dziękują się za to, że zdecydowałam się, bo miałam dużo przeżyć, dużo. Ja wam po kolei opowiem te wszystkie właśnie też, te kontakty. Właśnie chodzi o Roni, z książki Roni, tutaj Zdzisław. Samuel sagt, er hofft, du hast jetzt diese Nachricht verstanden, wo dir die Geister. Samuel mówi, że cieszą się, że mogli przekazać te informacje i że są dla mnie zrozumiałe tutaj w moim wcieleniu, no i ci, co słuchają, oglądają. Dla mnie to jest emocjonalne. Okej, kochani. Kontaktujcie się też, dużo niespodzianek czeka każdego, tak samo jak odpychałam trochę od siebie, bo emocje były duże, ale że aż tak tego się nie spodziewałam. Dobrze, namaste.